Cześć, mam na imię Max i opowiem o hejcie. Czy można zgubić marzenia? Jak się czuje dziecko, gdy gubi marzenia? Miałem 7 lat, gdy zacząłem trenować koszykówkę. Czułem, że to mój sport. Trenowałem z zapałem. Wszystko szło dobrze. Koszykówka to sport drużynowy. Wygrywa drużyna, przegrywa drużyna. Zaczęła się liga. My ciągle przegrywaliśmy. Każdy miał do każdego pretensje, było ciężko. Treningi były nudne, monotonne. Pojechałem na swój pierwszy obóz sportowy. Nie miałem wtedy jeszcze własnego telefonu. Przez to koledzy naśmiewali się ze mnie, mówili, że mnie nie stać, że jestem biedny. Było mi przykro. Trenerzy widzieli problem, ale nie reagowali. Z obozu wróciłem zniechęcony. Dalej trenowałem. Tak minął rok. Drugi obóz, drugi test. Na obóz pojechałem z misiem, przytulanką. Przez to koledzy naśmiewali się ze mnie. Miałem 8 lat. Czy to dziwne? Trenerzy również widzieli, ale nic nie dostałem, żadnego wsparcia. Było mi bardzo przykro, byłem poniżony, obrażony. Z obozu wróciłem jeszcze bardziej zniechęcony, ale stwierdziłem, do 3 razy sztuka. Trzeci obóz, najgorszy test. Koledzy w internecie pokazywali mi coś, czego nie chciałem oglądać. Nie chciałem oglądać pornografii. Twierdziłem, że jestem za młody, jeszcze nie dorosłem. Było mi bardzo przykro. Byłem obrażony, poniżony i wykluczony. Od trenerów nie dostałem żadnego wsparcia. Pomocy szukałem w domu. Pierwszy telefon. Tato, śmieją się ze mnie. Drugi telefon. Tato, nie chcę tego oglądać. 8 telefon. Tato, błagam, zabierz mnie stąd. 9 telefonu nie było. W środku nocy tata przyjechał po mnie i zabrał mnie do domu. Gdy wróciłem do domu, powiedziałem rodzicom, nigdy więcej nie chcę słyszeć o koszykówce. Rodzice dotrzymali słowa. Przez 3 lata nic nie mówili, nie wspominali. Zwykłe 3 lata, bez celu, ekscytacji. Normalne życie, szkoła, inne sporty. Pocieszenia szkołem gdzie indziej. Pele, Lewandowski, Jordan. Czytałem o nich wszystko. Ich autobiografie, rozwój kariery, wzloty i upadki. Dawało mi to nadzieję, że może ja też mogę. Może warto spróbować jeszcze raz. Postanowiłem, że spróbuję. Pod koniec wakacji poszedłem do rodziców i powiedziałem im, chcę spróbować jeszcze raz, na nowo. Gdy jest takie powiedzenie, gdy podejmie się decyzję, to świat sprawdzi, czy jesteś zdeterminowany. I sprawdził. W ostatnim tygodniu wakacji miałem wypadek. Uszkodzenie kręgosłupa, rehabilitacja, przerwa na 8 tygodni. W październiku pojechałem do małego klubu pod Warszawą. Tam zastałem cudownego trenera, świetnych kolegów, cudowna atmosfera. Gdy dziecko ma dobre otoczenie, to tak więcej wychodzi. I wyszło. Mistrzostwo Mazowsza, a w czerwcu tego roku wicemistrzostwo Polski. W ciągu 7 miesięcy z nikogo stałem się wicemistrzem Polski. Ta historia ma jeszcze jeden finał. Miesiąc temu do klubu dołączył nowy zawodnik. Mój największy prześladowca z poprzedniego klubu. Gdy go zobaczyłem, zamurowało mnie. Jak to tutaj, w mojej kochanej drużynie, miałem 2 wyjścia. Pójść do niego albo uciec. Podszedłem do niego i... Czy pamiętasz mnie z poprzedniej drużyny? Czy pamiętasz, jak mi dokuczałeś? Tak, pamiętam. I żałuję tego, co zrobiłem. Podaliśmy sobie ręce i od teraz gramy w jednej drużynie. Dam wam teraz parę rad, jak pozbierać się z rozsypki. Po pierwsze, śmiej się z tego. Nie reaguj agresją na agresję. Zadawaj pytania. Czy to prawda? Czy tak naprawdę jest? Po drugie, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj z rodzicami. To naprawdę bardzo ci pomoże. Po trzecie, pójdź do psychologa, jeśli ten problem jest aż tak duży. To
To naprawdę bardzo ci pomoże. Dziękuję.